Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Malczu, i witam Was w Captain Malczu. Nie wiem jak duba, na ile mi starczy sił opowiadać o różnych fajnych sprawach pod tymi materiałami z tej serii, ale myślę, że y, będzie to taka seria. Gamingowo-muzyczna albo plus czasami jakaś pogadanka naprzemiennie, na zamiennie. Po prostu chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo mi się spodobała ta gra, gra gram w nią od jakiegoś czasu. Mam różne samoloty. Moim ulubionym samolotem, którym non-stop gram, non-stop taranuje i, i zestrzeliwuje inne samoloty, albo po prostu niszczy te naziemne konstrukcje w grze, tam w, prze w przerwnikach możecie słyszeć jakąś wietarkę. No niestety. Jest, mieszkam w bloku, który jest gruntownie remontowany, więc po prostu możecie czasami usłyszeć jakieś wiercenie w dziurę czy coś. Takie na przykład jak teraz. E Z czym się je tą grę? To jest e wersja na samoloty z tego samego studia, które y, stworzyło grę World of Tanks. Czyli ja gram po prostu w samoloty, czyli w World of Warplanes od Wargaming.net Tylko jedyna bolączka tej gry jest taka, niestety, że po prostu że po prostu e, jest problem z serwerami. Albo są naprawione i działają prawidłowo, albo wy, po, po grze po bitwie wywalacie z serwera do ekranu logowania co jest nagminnie upierdliwe. I po prostu też tak miałem z World of Tanks. Nie wiem, jak teraz. W każdym razie, World of Tanks grałem, fajnie było. Ale nie podobało mi się to, że, że jest tylko jedno życie i że jest to wszystko takie y, powolne. No ale wiecie, no, to jest gra dla powolniaków, dla starszych. No, i ogólnie te gry wojenne są grami dla starszych, no. Ja już swoje lata mam, muszę mam, się przyznać. Liczę sobie 29 lat. 18 kwietnia mam urodziny 30. Chciałbym po prostu z wami się podzielić czymś z kawałkiem z siebie, żebyś to nie było tak, że ja tylko sobie robię byle robić. Na swoim kanale bardzo często prowadziłem różne audiologii, opowiadanki, gamingi, GMV, -y, AMV, -y, różne takie, a teraz ostatnio moim ostatnio też nagrałem analizę trzecie, trzeciego, trzeciej części fantastycznych zwierząt sekrety Dumbledora. Czyli trzecia część fantastycznych zwierząt. Tej samej części, co są zbrodnie Galetta, Grindelwalda, albo jak je znaleźć ze świata czarodziejów. Od czasu do czasu, jak jestem na siłach, jak mi laptop daje radę, to po prostu kręcę coś, nagrywam. A wy powiedziwiacie teraz moje wyczyny w podniebne w grze World of Warplanes, moi mili. Gram, iłem dwójką, taranuję, niszczę, napierniczam i się nie patyczkuję, a wy oglądacie to z wielką fajną fantazją. I co? I to, moi mili, i to. Eee... Ja mam pewną małą misję. Mam taką misję swoją personalną na YouTubie. Nie wkur wkurza mnie po prostu to, jak wiele osób jest fa po prostu fałszywych na YouTubie. Ja podchodzę do y YouTuba z ideą, z pasją, z oddaniem, z dobrocią, szczerością, zabawą. Ja siebie określam mianem Happy Emo Gota, Happy Emo Vampa, Happy Emo Gota. Nie mylcie mnie z płcią wampą e, kobiecą. E, po prostu, no, jestem takim wesołym emo gotem, ale. Ja mówię, ja, ja za swoją działalność na YouTube nic nie mam. Robię to dla samorozwoju osobistego. Kiedyś lekarz, e, terapeuta zalecił mi prowadzenie audiologa, bloga. E, ktoś mi też tu radził, że to jest takie fajne, buduje pewność osobową. Ja przy okazji e, rozwijam swoją dykcję, już nawet ładnie rozwinąłem się. Jeśli chcecie zapytać, co będzie z Wiedźmin Fantazja, no będzie, tylko że wiecie co później, coś. Bo nie wiem, czy mój procesor ogarnie montaż filmów w programie Movavi Video Editor Plus większej niż 11 minut. Przy, przy, przy 12-13 minutach nagrania się po prostu wychrzacza. Jeśli mi się uda zmontować, to, bo mam przygotowany jeszcze 12 i 13 odcinek ale muszę go zmontować i w 12 no wiecie subów mi wpada także się bardzo cieszę bo rośniecie razem ze mną mój kanał razem z wami rośnie seducho moje rośnie pozdrawiam wielką orkiestrę świątecznej pomocy właśnie sobie przykleiłem jej serduszko na laptopa i się cieszę i mam uciesz bo dałem tam 3 złote w sklepie w Żabce, a po prostu, moi mili, sercem trzeba działać, żeby serce mieć. Inaczej się nie da. Ja nie gram na YouTubach dla zabawy, nie jestem napalonym nastolatkiem na Minecrafta czy coś. Owszem, mam nowego Minecrafta na Windowsa 10. Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć kiedyś w dalekiej przyszłości jak to, co, co teraz kręcę, e, wam się znudzi też Minecrafta, bo mam oryginalnego Minecrafta na Windows 10, tak się zdarzyło. I lepiej e, kręci się jakościowo bez lagów, więc może coś z Minecrafta też nagram. A są fajne serwery multiplayerowe, nawet są wyścigi jakieś fajne, e, takie Mario Karty. A tutaj widzicie moje zmagania po prostu w powietrzu e, samolotem sowieckim i 2 z flagą polską. Takie berą per moi mili. Chcecie, wie, jeśli chcecie więcej mojego e, pitolenia na antenie przy takim oto aranżacji wojskowej w serii Captain Malczu by Mi, czyli Malczu Mistrz, e, czyli od, Micha od pana Michała e, M., czyli od pana Michała, to czyli naszej od czarodzieja Michała, tak to nazwijmy. Czarodziej Michał, tak. E, to po prostu będę nagrywał jakieś pogadanki, aluzje, przemyślenia, tak, żebyście nie byli bombardowani samym głównym, na tym pierdolonym zakamarku internetów. Po prostu tak powiem brzydko, e, z czym. Ludzie przychodzą, tym się stają. E, I kiedyś e, ja mam jedynie żal do tych YouTuberów, którzy dla kasy, dla sławy sprzedali duszę. E, żeby i swoje kanały i w ogóle teraz robią to robią po prostu wiecie są zakładnikami widzów i kręcą te kanały kręcą te serie ale to już im nie sprawia radości są niewolnikami swoich własnych kanałów a tutaj na moim kanale to ja kurde jestem kapitanem, malczem to jest ino moje podwórko to jest ino mój świat mój zameczek i ja Was bardzo pięknie zapraszam do swojego zameczku na YouTubie. I proszę bardzo, ja tą serię dedykuję Anglikom i weteranom wojennym i osobom starszym oraz moim też nauczy nauczycielom, którzy mnie kiedyś uczyli historii czy coś. Dedykuję tą serię weteranom wojennym oraz Państwowej. E i izbie edukacyjnej, czyli żebyście podeszli do tego, że dorośli też mają prawo czasami zagrać w gry. Nie tylko Wy jesteście od grania w gry. Mój tata na przykład grywa non-stop w brydża, jest zapalanym brydżystą, bym powiedział. I go bardzo kocham, tak. Jest irytujący, ale jest kochany, więc po prostu radzę Wam, kochajcie swoich rodziców, kochajcie to co robicie, kochajcie YouTube'a i bądźcie szczęśliwi razem ze mną. Zapraszam wszystkich do obejrzenia kolejnego pitolenia na antenie. To byłem ja, czyli Kapitan Malczu, cześć!